Ze statystyki matematycznej, z teorii rozkładów zmiennych losowych omówię Wam dzisiaj rozkład zero-jedynkowy. On jest dosłownie nazywany czasem z rozkładem dwupunktowym, ale dokładniej binarnym, dyskretnym, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. On przyjmuje tylko dwie możliwe wartości, 0 i 1. I teraz jego funkcja prawdopodobieństwa, czyli rozkład takiej zmiennej, ma następujące wartości 0 i 1, a prawdopodobieństwa to jest Q i P. Czyli P to jest prawdopodobieństwo tego, że zajdzie jedynka, Q prawdopodobieństwo, że zajdzie uzupełniające zdarzenie, czyli w tym momencie pisane jako 0. Czyli Q możemy liczyć, że to jest po prostu 1 minus P. I wówczas wartość oczekiwana, jeżeli już wiemy, że mamy tylko dwie wartości, jedna z nich to 0, druga 1 i znamy prawdopodobieństwo zajścia tej jedynki, to wartością oczekiwaną w takim rozkładzie jest tylko sama wartość P. A wariancja, jeżeli musimy liczyć w takim rozkładzie, to jest przemnożenie jednego prawdopodobieństwa razy drugie, które je uzupełnia, bo jak wiemy, że P i Q zawsze, jak w każdym rozkładzie, muszą nam dawać 1, bo tyle wynosi suma prawdopodobieństw dla wszystkich możliwych wariantów realizacji zmiennej losowej. Czyli przykładem takiego rozkładu zero-jedynkowego jest rozkład zmiennej losowej, który polega na tym, że rzucamy monetą i zmienną losową nazywamy fakt wyrzucenia orła. My to symbolicznie możemy zapisać jako 1 i w związku z tym, że mamy dwie strony monety i na jednej z nich jest orzeł, tylko na jednej, a mamy dwie strony, to szanse na wyrzucenie orła to jest 1/2. Wiadomo, że to jest bardzo proste, ale pytanie, skąd to się bierze. Czyli możemy powiedzieć inaczej, że jeżeli w tym samym zdarzeniu, powiedzmy, jeżeli zmienna losowa polega na jednorazowym rzucie monetą i przyjęciu tego, że chcemy wyrzucić orła i jego zapisujemy jako jedynkę, to fakt wyrzucenia reszki w tym samym rzucie monetą, my kwalifikujemy ją jako wartość równą 0 i szanse na wyrzucenie je wynoszą 1 minus P, czyli też 1/2. Czyli możemy w tym momencie zapisać taką zmienną losową też jako 0,1 i policzyć, że jeżeli prawdopodobieństwo jedynki jest 0,5, to prawdopodobieństwo zdarzenia uzupełniającego, jakby pozostałych możliwych wariantów, to jest 1 minus 0,5, czyli też 0,5. Jak wiemy, suma wszystkich prawdopodobieństw musi zawsze dawać 1 i wartość oczekiwana w przypadku zmiennej losowej, którą nazywamy wyrzucenie orła w pojedynczym rzucie monetą, to takie szanse, to można powiedzieć inaczej, że przeciętnie wyrzucamy 0,5 orła, bo to ma być jakby liczba wyrzuconych orłów w pojedynczym rzucie monetą. I jeżeli chcemy określić, ile wynosi drugi parametr takiego rozkładu, w tym momencie wariancja, przemnażamy jedno prawdopodobieństwo razy dla niego uzupełniające, czyli u nas to jest 0,5, które tutaj jest, razy drugie 0,5, daje nam to 0,25. Jak wiemy, wariancja nigdy nie posiada interpretacji, dopiero interpretujemy pierwiastek z wariancji, czyli odchylenie standardowe takiej zmiennej losowej. Będzie to w praktyce pierwiastek z tego wyniku, który otrzymaliśmy, czyli 0,5 i będzie można powiedzieć tak, że w pojedynczym rzucie monetą jesteśmy w stanie wyrzucić połówkę orła, a wartość liczby wyrzuconych orłów, różni się ta liczba wyrzuconych orłów w pojedynczym rzucie monetą, różni się od średniej przeciętnie o 0,5 orła. Także szczerze bym powiedziała, że rozkład zero-jedynkowy w statystyce matematycznej jest rzadko stosowany, no ale jak najbardziej warto go omówić.